Słuchajcie, to jest niesamowite, w jakich czasach żyjemy. A mianowicie w poniedziałek rano oglądałem film Barduela dotyczący najlepszego drona czterocalowego. No i on bardzo chwalił Shockera. To jest amerykańska konstrukcja z Teksasu. No i sprawdziłem faktycznie w poniedziałek rano, zamówiłem ramę we Francji u dealera Fly FPV. I następnego dnia, już we wtorek, ta rama do mnie przyjechała około godziny 10. Złożyłem ją w ciągu jednego dnia i wczoraj, czyli w środę, a także dzisiaj, w czwartek, dopasowywałem komponenty, bo miałem trochę komponentów, część dołożyłem do tego. I oczywiście tutaj jest bardzo dużo kombinacji, bo to jest malutki dron, który no bardzo wszystko ma ciasne, więc pięć rzeczy musisz wyjąć, żeby jedną poprawić, ale tak czy inaczej no złożyłem go i rozłożyłem chyba z pięć razy, także znam go już jak własną kieszeń. No i dzisiaj dałem radę, poleciał, wszystko poustawiałem, także pełen sukces. Tak on wygląda w tej konfiguracji. Bardzo ładny dronik. Przepięknie. Dosłownie 2-3 mm. Jest inaczej. On teraz inaczej lata. Mamy pakiet 1050 mAh. Jest cięższy, od razu lepiej leci. Aż muszę go zważyć, ale teraz leci pięknie. Tak, jestem zadowolony z tego, co widzę. Bo to od razu jest inne latanie. No, świetnie. Przynajmniej w goglach to wygląda bardzo dobrze. Na teraz. I on ma odpowiednią dynamikę, czyli 850 mAh trzeba przyjąć, byłyby niezłe. To, co jeszcze w nim muszę zrobić, to zmienić kamerę FPV, albo zostawię, ale muszę na pewno zmienić kabel, ten coaxial cable, bo on niestety jest za krótki i nie mogę kamery skierować tak, jakbym chciał. Dlatego latam na razie tak dosyć zachowawczo. Nie szaleję, nie mam takiego kabelka. Musiałbym rozmontować kolejnego drona, a nie chcę tego zrobić. Tu jest bardzo fajny zamek. Nie latamy z innym łupem, trzeba o tym pamiętać. Ale wygląda to super. I tutaj też jest taka piękna ławka. Wysoka. Jesteśmy przy źródłach Warty. Fajna miejscówka. Szczególnie pozdrawiam osoby, które mieszkają nad Wartą, która jest już duża. My tutaj mamy naprawdę malutką Wartę. Z wielkiego. Polecimy sobie kawałek za tym autem. Dosłownie sekunda albo dwie. Tu mamy kable, ale tutaj sobie możemy wrócić. Ja ważę tym dronem ile? 330 gramów w tej chwili, może 350. Więc nie jestem ciężki, ale też nie jestem poniżej 250 gramów. Fajnie się lata, naprawdę spoko. Lecę 2 minuty, jeszcze mam 15,2. Polecimy kawałek dalej. Widzę, że jest w porządku. Troszkę niżej. Wiadomo, że to nie jest cineup, ale lata się nim ala pięciocalowym z tym dużym pakietem. W ogóle mnie nie ściąga wiatr. Dużo lepiej. 1050 byłby niezły, gdyby nie to, że jest mało miejsca. 850 jest zaprojektowany. Uff, to nie widziałem tej linki. Zobaczymy sobie jeszcze, jak wygląda tutaj sklep. Tu są fajne światła. Stokrotka, przelecimy nad nią. Teraz zrobimy mały dive. Tnie super ten dronik. Tak, jak będę jeszcze go troszeczkę lepiej poustawiam, jak będę miał pakiety 850, to możemy szaleć też odrobinę w trybie akro. Póki co cieszę się, że w ogóle to poszło. A to, co mi się w nim bardzo podoba też, że on jest cichy. Zobaczcie, tutaj jesteśmy przy ludziach. I najbardziej mi się podoba to, że jest taki cichy. To, co wam jeszcze chciałem powiedzieć, budując tego drona przeżyłem chyba wszystkie możliwe przeciwności losu. Od tego, że nie chciała się wyświetlać telemetria, kamera nie chciała działać, dlatego że jest za krótki kabel i wypadł mi kabel zmocowania Visty, więc to było fatalne. I było jeszcze kilka takich motywów, które no, spowodowały, że musiałem parę razy go rozbierać. Ale wreszcie, po może piątym razie, oczywiście jeszcze GoPro łączyłem rozebrane, Naked GoPro, żeby miało zasilanie, więc kabelek lutowałem. Ale już po piątym, szóstym razie mam taką wprawę, że już z zamkniętymi oczami bym go składał. Oczywiście zgrywam się. Fajnie się lata. Coś innego niż 5 cali, coś innego niż 3 cale.
czwórka nie jest taka popularna, jest mniej podzespołów, ale jest to dosyć ciekawy dron. Pod tym względem jest nietypowy, że raczej nie zmieścimy się, musiałby być bardzo lekki konstrukcyjnie, raczej nie zmieścimy się w 250 gramach. A ten jest super pod tym względem, że ma zarówno kopa, jak i jest w miarę szybki, a jest też cichutki, więc łączy ze sobą szereg cech, których się nie spotyka tak normalnie w lataniu trzycalowym, czy w lataniu synopem, ale też w pięciocalowym. Jednak pięciocalówka to już waży z dwa razy więcej, a to jest dronik, który nie jest 3,5, czyli ma fajną powierzchnię śmigieł, bardzo ładnie się trzyma w powietrzu, jednocześnie teraz mamy dosyć poważny, widzicie jaką on ma moc. Teraz mieliśmy piękny punch, przejdziemy sobie tutaj nad budynkiem, jeszcze troszkę wyżej, jednocześnie ma kopa, fajnie lata dość długo i daje możliwości naprawdę konkretne, jeśli chodzi o coś. Są też adaptery do montażu już O3, tam potrzeba dwóch rzeczy właściwie, nic wielkiego, dwa elementy są, za $15, tylko nie wiem czy w Europie są dostępne. Na razie O3 jest mi niepotrzebny, myślę, że z tą kamerką Polar jest całkiem nieźle, szczególnie, że mamy tutaj 50 megabitów na sekundę i to wygląda konkretnie, no. Dobra, zrobimy jeszcze jedną szybką rundę i zaraz wracamy. Przy punchach on trzyma napięcie, ten akumulator jest nowy, 1050 mAh, idealnie, może troszeczkę ciężki, ale nie także bardzo ciężki, nie? Dobrze daje radę. I naprawdę fajnie sobie radzi. Dobra, będziemy powoli lądować, bo już przy punchu zeszło poniżej 14 V. I teraz zrobimy sobie spokojne lądowanie gdzieś tutaj. Znacie na pewno takie negocjacje, które trwają bez końca. Ja tutaj już jestem pod koniec tego typu negocjacji. Już zdążyłem zgłodnieć, bo to jest trzeci dzień, którym się zajmuję Shockerem. Ale wygląda na to, że dopracowałem większość rzeczy, między innymi też Naked GoPro kamerę. Więc jest cała kompleksówka tutaj, żeby to ogarnąć. Oczywiście nie miałem też wszystkich śrub, ale nie szkodzi. Powinno być w miarę, on jest dosyć ciasny, upakowany mocno. Jak się chce zmienić jedną rzecz, to trzeba dotrzeć co najmniej do 5, więc trzeba mieć do niego bardzo duże pokłady cierpliwości. Podwozie drukowałem, też uchwyt na kamerę wydrukowałem. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Słuchajcie, zrobiło się już całkiem ciemno. Podsumowując, bardzo fajny projekt. Oczywiście on wymaga jeszcze delikatnych szlifów, nie za dużo. Bardzo fajny dronik. Wiadomo, ma też swoje humory. Między innymi mamy za krótki kabel i też mam mało pakietów, ale dajemy radę. I naprawdę on fajnie działa i fajnie się spisuje. Jestem dumny z tego projektu. To jest może mój 6. zbudowany dron, także nie buduję tak dużo. Ale powiem wam, że daje radę i ma w sobie potencjał. Fakt, że to jest mało popularny projekt w ogóle w Europie, to świadczy o tym, że warto się mu przyjrzeć. Tym bardziej, że nie ma zbyt dużo konstrukcji czterocalowych na co dzień. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zrobiło się całkiem ciemno. Trzymajcie się. Do zobaczenia. We'll be right back.